Dzień dobry! Zazwyczaj w tym cyklu mówię, co było i co nie wróciło w architekturze Warszawy. Dziś powiem, czego nie było. A co się pojawiło? I będzie to droga od Pałacu Saskiego przez Zamek Królewski, Rzym, aż wylądujemy na ulicy Piwnej. Obiecałem, że w tej serii nie będzie wątków pobocznych, ale będą, ponieważ nie umiem się powstrzymać. Zatem zapraszam na spacer po odbudowie Starego Miasta śladem mniej lub bardziej dyskretnych zmian w architekturze. Mój ostatni dłuższy film w jednym z pobocznych wątków mówił o odbudowie pałacu saskiego. Zgodnie z przewidywaniami pojawiły się w komentarzach głosy, że skoro odbudowaliśmy zamek królewski, to powinniśmy też odbudować pałac saski, jakim był przed wojną. I abstrahując od tego, że te dwie budowle mają różny ciężar znaczeniowy, po takiemu myśleniu umyka fakt, że zamek królewski nie został odbudowany. On został zinterpretowany, a mówiąc profesorem Zachwatowiczem, dokonaliśmy restytucji Zamku Królewskiego. Zamek Królewski to jeden z symboli Warszawy, znany każdemu Warszawiakowi. Ale czy na pewno, to pocztówka niewątpliwie przedstawiająca zamek? Ale przypatrzmy się bliżej. To, że wokół kolumny Zygmunta jest fontanna z trytonami, to już wiecie z jednego z moich poprzednich filmów. Skoro fontanna tu jeszcze jest, to znaczy, że jesteśmy przed 1930 rokiem. Ale kolumna nas mniej interesuje, bowiem po prawej stronie, czyli od południa, mamy dziwne skrzydło zamku. To tak zwana oficyna południowa. Ona zniknęła w dwudziestoleciu, więc pocztówka jest starsza. Co więcej, zamek ma attykę i podziały elewacji oraz kilka innych detali, których dziś brak. Przenieśmy się zatem bliżej 1939 roku. Nie ma fontanny, znikła attyka, pilastry, jest inny dach, ale za kolumną Zygmunta, tam gdzie była oficyna południowa, mamy wieżę grocką. Wieża z pięknym zegarem słonecznym to przebudowa szyszko-bohusza z drugiej połowy lat 30. XX wieku, więc jesteśmy tuż przed tym, jak Niemcy ubogacili nas swoją kulturą. Ta wieża oczywiście nie wróciła w tej formie, dziś to miejsce wygląda w ten sposób. Jeszcze raz to samo zdjęcie. Test na znajomość zamku. Czego tu brakuje? Otóż brakuje dwóch wieżyczek. Dodano je przy odbudowie. Oczywiście były ku temu powody, bowiem ten element był w XVII wieku, choć już w XVIII wieku znikł. Niemniej w 1939 roku tego elementu nie było. Jest jeszcze jedna rzecz, której nie widać na przedwojennych zdjęciach, ale którą widać na obrazach. Tu jest kanaletto i widok od strony Pragi. Mnóstwo ciekawych szczegółów. Na przykład ten podłużny budynek to mieszkania dla służby zamkowej, czyli dzisiejsze arkady Kubickiego. Zwróćcie też uwagę, jak blisko arkad jest Wisła. Dziś są tu ogrody, Wisłostrada i bulwary. Niemniej nas interesuje kolor wieży Zygmuntowskiej. Ewidentnie nie jest to ceglasta czerwień, jaką znamy dziś. Oczywiście można mówić, że to 1770 rok i wiele się mogło od tego czasu zmienić, więc Przeskakujemy do 1843 roku i widzimy rozbiórkę klasztoru Klarysek w tle niewątpliwie nieczerwony Zamek Królewski. Podobnie w 1851 roku i w 1856 roku. W XX wieku podobnie. Poza krótkim incydentem za Cara, zamek nie był czerwony. Ten kolor to wynik konkursu z lat 70. XX wieku na łamach stolicy. Teraz przerywnik pytanie dla tych, którzy uważnie oglądają moje filmy. Dlaczego kanaletto nie namalował zamku królewskiego FAs? bo przecież aż się prosi, żeby zamek namalować z tej perspektywy, ewentualnie nieco z boku, gdzieś od strony ulicy senatorskiej. Komentarze są wasze. Tak czy inaczej, chciałem pokazać, że zamek nie został odbudowany w stanie z 1939 roku, tylko zinterpretowany na nowo. Profesor Zachwatowicz, który dowodził tym procesem, mówił nie o odbudowie, ale o restytucji zamku królewskiego. W bibliografii zostawiam Wam namiar na artykuł profesora, który o tym traktuje. Tu chcę tylko zacytować jego własne słowa. Cytuję zatem: Przyjęta została zasada zachowania historycznie ukształtowanych części budynku i odpowiadających im elewacji. Nie oznaczało to jednak pasywnego odtworzenia stanu sprzed 1939 roku, wprowadzono pewne modyfikacje. I drugi cytat znacznie ważniejszy i ciekawszy, cytuję: "Poczucie odpowiedzialności wobec przyszłych pokoleń domaga się odbudowy tego, co nam zniszczono. Odbudowy pełnej, świadomej tragizmu, popełnianego fałszu historycznego. W tym kontekście nie wiem, czy kiedykolwiek przyglądaliście się obramieniom okien Zamku Królewskiego. Kiedy podejdzie się bliżej, to ewidentnie widać, że część z nich jest poskładana z ułomków. Faktycznie są to fragmenty znalezione w ruinach, sklejone i umieszczone na dzisiejszym, Zamku. Dla mnie to piękny i subtelny symbol. Z jednej strony jest to świadectwo zniszczenia, ale jest to też świadectwo, że barbarzyństwo nie ma ostatniego słowa. A kiedy przechodzę obok tych okien, to przypomina mi się moje drugie ulubione miasto na świecie, czyli. Rzym. Jeśli byliście albo będziecie, to zwróćcie uwagę na to, co fachowo nazywa się spolia, czyli fragmenty budowli w innych budowlach. Najczęściej są to kolumny w katolickich starych kościołach, które, jak się im dobrze przyjrzeć, to nie pasują do siebie, chociaż stoją obok siebie. A to dlatego, że były kradzione z pogańskich świątyń czy budynków użyteczności publicznej, jak leci. Gdzie niegdzie wyziera jakiś fragment napisu po łacinie czy po grecku. Jak pisze niezrównana profesor Bożena Fabiani, w rzymie kamienia nie marnotrawiono. Ktoś zapyta, co to ma wspólnego z Warszawą? Otóż my zrobiliśmy to samo. I nie idzie tu tylko o symbolikę ułomków w oknach zamku, tak jak przy wykorzystaniu pogańskich kolumn chodziło o pokazanie triumfu chrześcijaństwa nad pogaństwem, plus Praktyczni Rzymianie kamienia nie marnotrawili, jak wiemy. My zrobiliśmy to samo w przypadku soboru Aleksandra Newskiego. Mówiłem o tym w filmie dotyczącym soboru. Wykorzystaliśmy materiał tegoż soboru do utwardzenia ulic, brzegów Wisły, czy symbolicznie na przykład w postaci tych kolumn od cara, które do dziś są na Wawelu nad wejściem do krypty marszałka Piłsudskiego. Po II wojnie substancja, z której było zbudowane miasto, czyli gruz, którego było tak dużo, że nie szło go nawet usunąć, stał się podwaliną pod muranów i jest tu do dziś. Gruz też przerabiano na gruzobeton i budowano z niego chociażby Muranów Południowy czy osiedle na kole. Wracając na stare miasto, to jest ono utkane z takich interpretacji. Jedne są historyzujące, jak na przykład Barbakan, którego w 1939 roku po prostu nie było. Inne były podyktowane bieżącą polityką, stąd katedra nie wróciła do wyglądu z przedwojny. Mówiono, że wygląd przedwojenny to była cytuję nieczułość na piękno polskiego gotyku. Oczywiście dochodziło do kuriozów, bo wykastrowano starówkę z postaci świętych. Dziś mamy puste nisze, niedokończone fasady albo absurdalne zmiany. Tak, na przykład w kamienicy na ulicy Kościelnej 17. 1945 rok figura Maryi na poziomie pierwszego piętra, na drugim piętrze baranek Boży. Obie figury ocalały z pożogi wojennej. A tu 55 rok i mamy zamiast Maryi. Figurę Diany, a zamiast Baranka Bożego jest dzik konsany przez psy. I tak jest tu do dziś. I tak lądujemy na ulicy Piwnej. Narożna kamienica pod Pelikanem przenosi nas do początku opowieści, ponieważ jej właścicielem był w pewnym okresie Karol Fryderyk Poppelman, czyli architekt wettynów i twórca projektu pierwotnego Pałacu Saskiego ale bliżej naszych czasów ulica piwna była znana z handlu gołębiami, i jeśli ktoś zwraca uwagę na szczegóły, to w kamienicy pod numerem 6 znajdziecie taką rzeźbę. Nie upamiętnia ona jednak handlarzy gołębiami, ale pewną konkretną osobę, która stała się symbolem miasta. Mowa o Kazimierze Majchrzach, urzędniczce PKO, która opiekowała się gołębiami starówki przed wojną, w czasie okupacji, ale co ważniejsze, też po zakończeniu wojny. Była ona jedną z pierwszych osób, które wróciły na starówkę w 1945 roku i zamieszkała w ruinach, aby się opiekować gołębiami. Dziś byśmy ją pewnie uznali za nieszkodliwą, może lekko zwariowaną i uciążliwą kobietę, ale wtedy wśród morza ruin dla powracających ludzi była symbolem odradzającego się życia. Są świadectwa, które mówią, cytuję, Mijaliśmy również taką gołębiarkę, która wyglądała jak czarownica na ulicy, ulicy Piwnej. Ona się nazywała pani Majchrzak. Te gołębie siedziały na jej ramionach, na głowie. Ona była rozczochrana, zapaskudzona tymi odchodami gołębimi. Ona te gołębie przytulała, karmiła, no wspaniale się zresztą nimi zajmowała. Taka pierwsza prawdziwa warszawska postać, jaką zastaliśmy w Warszawie. Jej postawa przykuła zresztą uwagę prasy już w 1946 roku. Poruszyła także Polonię, bowiem pani Majszak ze swojej niskiej emerytury kupowała pożywienie dla gołębi, organizowano zbiórki pieniędzy dla niej, ona sama też zbierała środki na swoje gołębie. Kiedy trwały przygotowania do zabezpieczenia ruin w 1947 roku, trafiono także na panią Majszak i zapisano to w ten sposób. Podczas wędrówki po zwałach gruzu sięgającego drugiego piętra natrafiliśmy na pierwszych mieszkańców Starego Miasta. Przy ulicy piwnej w pobliżu Placu Zamkowego w zrujnowanym sklepiku mieszkała Majszakowa, a razem z nią jej równie leciwa towarzyszka i paręset sztuk staromiejskich gołębi. Majszakowa nie opuściła starówki nawet w najtragiczniejszych chwilach. Wchodząc do wnętrza owego sklepiku, trudno było określić, czy był to gołębnik, czy mieszkanie. Trzepoczące w mrocznym wnętrzu stada gołębi, specyficzna woń ptaszarni, nawoływanie przez Majchrzakową swych wychowanków po imieniu wszystko to sprawiało niecodzienne wrażenie. Na początku lat 50. podjęto decyzję o odbudowie piwnej i w 1953 roku w portyku kamienicy pojawia się rzeźba gołębi, której oczywiście przed wojną tu nie było. Co więcej, to rzeźba z natury. Prasa pisała tak, cytuję, Pani Majchrzakowa opowiada, że jako żywe modele służyły przy rzeźbieniu jej gołębie i rozpoznaje po imieniu całą jedenastkę. Po środku siedzi napuszony mądruś – po lewej stronie popusia, obok niej ryżeta, a dalej samek, zazula. Rzeczywiście, gołębie z rzeźby wyglądają jak żywe i są podobne do wskazywanych przez Majchrzakową jej pupilków. Pani Majchrzak po odbudowie zamieszkała w kamienicy wraz z gołębiami, ale taka liczba ptactwa powodowała zanieczyszczenie, więc przeprowadzono naszą bohaterkę i przyznano jej specjalną zapomogę na utrzymanie gołębi. Kazimiera Majszak zmarła w 1955 roku, mając 76 lat. W nekrologu wydrukowanym i wywieszonym na ulicy piwnej zapisano, że była ona opiekunką gołębi starego miasta. Kazimiera została pochowana na koszt państwa na cmentarzu brudnowskim rzeźba gołębi jest z nami do dziś i przypomina nie tylko warszawską gołębiarkę, ale jest dyskretnym świadectwem tego, że starówka nie jest muzealną makietą, ale tworem utkanym z historii, osób i wydarzeń do następnej historii.